Dawid Oziero, drugi trener. Przede wszystkim zaczniemy od spóźnionych, ale szczerych życzeń. Wczoraj miałeś urodziny. Tak, zgadza się, dziękuję. 27 lat skończone. Do 30 tuż, tuż. To przejdźmy teraz do dzisiejszego spotkania. Jakbyś ocenił występ naszej drużyny w wygranym 5-0 spotkaniu z Warmiakiem Łukta? Przede wszystkim cieszy nas zwycięstwo. Taki był plan na ten mecz. Chcieliśmy koniecznie pokazać, że jesteśmy drużyną lepszą, że potrafimy zwyciężać i zdobywać te punkty. Cieszy nas również to, że młodzi zawodnicy, którzy pojawili się po przerwie, pokazali się z bardzo dobrej strony i z tego się należy cieszyć. Bartek Wójcik w sytuacji sam na sam jak profesor. Zgadza się. Mam nadzieję, że będzie dostawał coraz więcej takich szans i udowodni to na treningach, że zasługuje na grę, na może nie w pierwszym składzie, ale na częstsze pojawienie się na boisku i że takich sytuacji będzie miał coraz więcej i będzie wykorzystywał zamianę bramki. W drugiej połowie piłkarze już zagrali na troszeczkę większym luzie i te akcje już wyglądały naprawdę składnie. No tak. Powiedzieliśmy sobie w szatni kilka też mocnych słów. Mieliśmy dużo niewykorzystanych sytuacji w pierwszej połowie. Powinniśmy zdobyć 2-3 bramki więcej. Założenie było takie, żeby zdobyć szybko bramkę, to się udało i później, prawda, ten worek z bramkami się rozwiązał. Gra układała się znacznie lepiej i grało nam się zdecydowanie łatwiej. Przed nami już misja Ełk, najbliższa sobota. Jak myślisz, jak to wyjdzie? Przełamiemy tą niemoc na własnym boisku? No, mam nadzieję, że tak i głęboko w to wierzę, dlatego potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, aby dodać nam wszystkim troszeczkę otuchy i wiary w to, że możemy, że zdobywamy te bramki, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego zwycięstwa podwójnie i z dodatkową motywacją przystępujemy do sobotniego meczu z Mazurem Jak u siebie. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo.